co się takiego wydarzyło? Jestem na mecie wraz z pilotem, niestety tylko pieszo. Otóż na trzecim OS-ie, na czwartym OS-ie, przepraszam, na drugim OS-ie, drugiej pętli mieliśmy przygodę. Niestety na podbiciu trochę chyba za szybko najechaliśmy. Podbiło nas za bardzo. Efekt jest taki, że auto postawiło na boku, przy czym prawdopodobnie wyciekło coś na kolektor wydechowy, auto zaczęło się palić. Na szczęście pożar szybko ugaszony, natomiast to wykluczyło nas z dalszej rywalizacji, nad czym bardzo ubolewamy. Ale wygląda na to, że straty nie są duże. Najważniejsze, że nam się nic nie stało, że nie wiem, żaden kibic tam nie stał, że wszystko jest w porządku pod tym względem, że wszystko bezpiecznie, a resztę się odbuduje. Zdecydowanie drugi w pętli, zdecydowanie. Po pierwsze dużo szybszy odcinek, drugi dużo bardziej techniczny, dużo więcej podbić. Niestety jedno trochę za duże. Natomiast ten drugi odcinek zdecydowanie niesamowity. A więcej było szutru czy asfaltu na tej osi, tak? Właśnie to było ciekawe, bo teoretycznie wszędzie był asfalt. Natomiast w wygrodzeniu byłoby dużo szutru, zdarzało się na zakrętach też szuter, więc było dużo niespodzianek na trasie, chociaż z założenia rajd był asfaltowy, co było bardzo fajne, bo to na zapoznaniu było widać, ale dawało dodatkową adrenalinę, dodatkowe niespodzianki, które pojawiały się później na trasie, jak widać. A jakieś modyfikacje w samochodzie były? Troszkę wcześniej była, zmieniliśmy przełożenie i próbowaliśmy też z rozmiarem kół. Wróciliśmy z powrotem do 17, oczywiście zostając dalej przy Race GC. Natomiast faktycznie auto troszkę lepiej jechało. Niestety nie zdążyliśmy dojechać na strojenie. Natomiast już było troszkę lepiej. Tym bardziej druga pętla. Jechaliśmy czysto, szybko. No i jak widać, trochę za szybko, jeżeli chodzi o to zawieszenie. A jak ze sponsorami? Och, dzięki nim tutaj jesteśmy i mogliśmy tutaj być i bardzo chcieliśmy wszystkim podziękować. Szkoda, że tym razem nie dowieźliśmy do mety, bo liczylibyśmy na pewno na miejsce na podium, bo o to zawsze walczymy. Natomiast dzięki nim tutaj jesteśmy, nie chciałbym ich wymieniać, bo ich jest bardzo wielu, ale wszystkim serdecznie dziękujemy zarówno sponsorom tutaj rajdu, jak i bezpośrednio naszej załogi. Wielkie dzięki.